Są jakości, good, dobra, fantastycznie. Także można streamować w takim razie. Czat jeszcze, czat. Nie mam czatu. Powinienem mieć czat. Cześć Sebastian, witam serdecznie. Cyk. Wow. Czat w oknie, dobre. Cześć Itsuru. Teraz możesz się odprężyć na streamie, polecam. Gramy w Oriego, to jest ultimatywny chill. Ostateczny chill game. Odmęt kwoloka 8%. 8% dopiero! 8%! Ale to chyba samej lokacji, nie samej gry. Chociaż... spokojnie bardzo mija czwartkowy czwartek. Nic jakoś... szczególnie... robiącego wrażenie. Praca. Dim! Cześć, Dim. Praca i praca, no i tak się żyje. Weekend niedługo, więc zrobię sobie takie zakupy. Taką wyżerkę sobie dopieprzę, że ocie panie. Pięknie będzie. Patrzę sobie na mapę, zobaczymy co możemy zrobić. Mamy teraz double jump i dash. Tu chyba był potrzebny bash, więc tu nie przejdziemy. Tutaj mamy zaliczone, tutaj wszystko jest generalnie porobione. Tu jest jakiś inny power up potrzebny, z tego co pamiętam, tu też. Więc na razie zdaje się, że status Oriego jest kompletny. Idziemy do Kwoloka. Że tak dobrze pójdzie, to zaraz będziemy mieli basha. Takie przeczucie. Biorąc pod uwagę, że nam się pojawiają tutaj powoli takie... O, to jest boss! Paszowe, tak. Cześć, Sirychon. A nie, skaczę. Okej, przedtem, dobra. Czyli jestem w dupie. Dobra. Cześć, Bricky. On jest prosty, tylko ja po prostu zbyt... poszedłem do niego dziwnie. Trzeba po prostu doszować pod nim. Op! Ja mu zadaję jakieś proszę? Tak, zadaję, dobra. Nie no, świetny jest ten system walki, moim zdaniem. Przez to, że bardzo to dynamicznie wygląda, płynnie, jest tak płynna walka jak ruch, to jest świetne. Lekkie kombosy można praktykować, co jest też bardzo przyjemne. No jeszcze jedna taka seria i powinno być po nim. Nie w tę stronę dodge, ale zrobimy te. I z młota go. Dobra. Teraz wyobraź sobie, o Boże. Przecież ona by trwała wieki. Wieki by trwała z kombatem z jedynki. Jedynka nie miała kombatu, umówmy się. Spójrzę na mapę szybko, bo chcę... Tak, tu musi być basz. Tu, w tym miejscu. To musi być basz. I mając basz, już możemy zrobić dużo więcej rzeczy, jeżeli chodzi o poruszanie się. Zresztą, tak! Zobaczcie, musimy tu zejść. Musimy tu zejść po basz. Tu będzie basz. 1000%. Cudownie. Im wcześniej dostajemy... Zobaczcie, jak szybko... Combat Evolved. Ori to taki mistrz, szef w tej grze. Nie, a im szybciej dostaniemy wszystkie kluczowe dla poruszania się umiejętności, tym lepiej. No bo więcej tej gry jest do zwiedzenia. Przynajmniej wszystkie z jedynki.
Wszystkie z Blind Foresta, bo Will of the Wisps ma nowe rozwiązania, kilka nowych. I to, że dostajemy... Nie ma challenge, jak to? Nie rozumiem. To, że dostajemy tak szybko rzeczy takie jak double jump, bash, dash... no to po prostu jest trzymanie się ścian. To jest takie powiedzenie, że okej, okay, masz swoje umiejętności z jedynki szybko, pobaw się, pociesz się, bo... za chwilę będziesz musiał sobie przyswoić nowy moveset. Nowe elementy poruszenia się Oriego. No a teraz jest kolejna część tej swobody, którą ja uwielbiam w tych grach. Czyli bash. Tutaj pewnie z drugiej strony się da coś zrobić. Niekoniecznie z tej, niekoniecznie teraz. I standardowo pamiętamy z jedynki, że pociski da się też odbijać w ten sam sposób. Nie wiem, co ja tutaj robię, ale utrzymywałem się w powietrzu na tyle długo, żeby przesunąć dźwignię. Okej, okay, tutaj pewnie się idzie po jakiś upgrade'ik. Rzeczy samej jest to fragment ogniwa zdrowia. Był to ostatni, który musieliśmy znaleźć, więc mamy kolejny upgrade do całości zdrowia. Startowe karty postaci są zatem wszystkie rery. A, czyli to są... nie są wyzwania, tylko bardziej takie daily perki do kart. Z tego co widzę. Mamy tutaj kryształ energii z jakiegoś powodu. Pamiętam, że mamy strzałki, o tym muszę pamiętać, że mamy te strzały. Okej. Widzę, o co chodzi. A o to chodzi, że tu jest lokacja i tu jest rozszczepienie, czyli spread gun do iskry. To jest przejście do innej lokacji, do której będziemy mogli wejść później. Widzimy, że z tej na dole jest takie przejście. Zresztą na mapie powinno być też widać, że... jest coś na dole. Tak, jest coś na dole, ale jeszcze nie wiemy do końca co. No i tutaj oczywiście nie możemy jeszcze nic zrobić, więc wracamy do... głównej ścieżki. No i tak mamy dodatkowe ogniwo energii. To jest na pewno na plus. Czasami ma się wrażenie, że ten basz nie dosięgnie tam, gdzie trzeba. Uuu, to jest niebieski. Na szczęście tylko takie złudzenie optyczne i te basze dosięgają wszystko. I mean, Ori to jest... Metroidvania po prostu, klasyczna. A Metroidvania z założenia w sumie są platformówkami, więc jak najbardziej, to jest po prostu... platformówka z szukaniem rzeczy. Tu na górze coś jest. Ile mamy w ogóle fragmentów ogniwa zdrowia, żeby... nie mam pokazane ile. Mam fragmentów konkretnie, wiem, że mam ogniwa 4. Ale ile mam fragmentów? Gdzieś to jest pokazane może? Tu jest na dole podsumowanie naszych sidequestów. Dobra, nie widzę na razie, więc whatever. Na pewno było napisanie, po prostu jestem ślepy. Chociaż to nie jest tak, że mogą być tylko dwa, więc automatycznie jak... chyba mogą być tylko dwa, więc nawet nie trzeba wiedzieć ile, po prostu...
Jeżeli nie dostałem teraz HP-ków, to dostanę za następnym. HP-ków czy energii. Milczący las po prawej, gnijąca czeluść po lewej. Gnijąca czeluść to co to jest? To? Czy gdzie? Well, anyway, zaraz będziemy u Kwoloka. Tak jak mówiłem, od Kwoloka zaczniemy dzisiejszy stream. Zaczęliśmy od bossa de facto. Tutaj mamy wyłączony dash, możemy sobie tylko podbiec. Jest zablokowany trochę movement, ale... Żabol! Wielki żabol, to jest właśnie Kwolok. Kwolok. Moki. Jest ku! Żyje! Ma się dobrze, mam nadzieję. Jest w milczącym lesie, co brzmi bardzo przyjemnie. Nie powiem. No jest jedna mała sówka i te dwie sowy są skamieniałe, apparently, bo to są dwie sowy. Tam były, tak mi się wydaje, tak to wyglądało na dwie duże sowy. Okej, idziemy do drzewa tutejszego, do tutejszego drzewa Kimso. Aby oczyścić wody. Czyli tu bez zmian. I Kwolok daje nam naszego tutejszego Zaina. Który na szczęście nie jest naszym strzelającym przyjacielem. Po prostu jest. I tyle. Także nie trzeba martwić się o to, że... że nasz system walki jakoś radykalnie się zmieni. Nawet głos ma bardzo podobny, jak nie taki sam. Recykling asetów. Nasz cel jest tu. Kawałek drogi mamy do przebycia. Mamy młyn do uruchomienia, to jest jeden z naszych... To jest nasz główny quest. Myszka Moki i jej zwłoki, ajajaj. Znalazłeś nowego ognika, głos lasu i... Po znalezieniu ognika... Dostajemy upgrade po jednym punkcie do energii i do HP-ków, więc to jest jakby kolejne źródło energii, kolejne źródło życia. O, tu jest ten ognik, głos lasu. To jest właśnie on. Czyli mamy jeszcze trzy, jeżeli wierzyć grze. Woda jest czarna, woda jest zła, rasizm. Rasizm. Proszę Państwa, ja uważam, że to jest dyskryminacja wody. Mamy tam na dole tą zatrutą wodę. Nie, będziemy się w niej kąpać. O, tutaj też jest zatruta. Wow. Kwolok, dbaj ty o swoje te. Dbaj o swoje bagna. Bądź jak Shrek. Mapa. Tu coś jest, no ale to pewnie jak tu podpłynę dopiero.
Ogólnie musimy iść tu, w to miejsce. Najpierw zahaczymy sobie o fontannę i pójdziemy w miejsca, w które możemy iść dzięki temu, że mamy barsz. To jest pierwsze, co chcę zrobić. Bo takie miejsca są. O! Tu zresztą mamy kolejnych mokich, którzy nam dźwignię opuszczą. Dzięki temu te drzwi zostaną otwarte. Wcześniej nie mogliśmy tutaj przejść. Chcę to. No i to dostanę. 2600. Powinniśmy za to móc nieco pokupować. Ja zauważyłem mapę, którą znalazłem. Możesz ją dać, mógłbym dać kartografowi Lupo. Powinny trafić do tego pierzastego. Dawniej uwielbiał mapy. Widziałem go na źródlanych polanach. To, moi drodzy, z tego co pamiętam, to jest początek gigantycznego fetch questu, który się będzie ciągnął do samego końca gry. Z rąk do rąk. Basically, będziemy przekazywali item i dostawali item i przekazywali tak aż do samego końca. Każda praktycznie lokacja w grze będzie zaliczona dzięki temu. Ale nagroda jest tego warta, moim zdaniem. Zresztą ten quest robi się całkiem naturalnie. Dobra, to wiecie co, najpierw... W ogóle flashbacki z Zeldy, z Okaryny na przykład. W Okarynie był ten quest, żeby dostać wielki miecz. Jest ruda. Pójdziemy najpierw do źródlanych polan. Ponieważ... będzie to za dużym spoilerem, jak powiem, ale ta gra ma swój hub world. Ma swoją taką... world. Ma taką hubową lokację. W której pojawiają się NPC, których znajdziemy po drodze. Takie centrum aktywności, można powiedzieć. To jest właśnie to. To jest właśnie to miejsce. Rozwaliliśmy komuś mur, więc dobry początek na przywitanie. Źródlane polany to jest to miejsce. Widzimy, że jest to nasz Wukong. Czy tam Ofer? Co ty nam oferujesz? Ha, 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 ha. Jeszcze nie jestem w źródle, ale ktoś chyba chce, ewidentnie. Co mamy z umiejętności? Mamy grzmot, szybka podróż. O! Bierzemy. Wybierz na mapie studnię duchów i przenieś się do niej skądkolwiek. Czyli nie musimy ze studni do studni, tylko możemy skądkolwiek do studni. Bardzo przydatne. To jest chyba pasyw. Na razie sobie zostawimy. Pradawna wiedza duchów, wejście zagrodzone. Okej, super. Nowa pogłoska. W pobliżu opuszczonej nory ukryta jest wiedza dotycząca tajników mistrzowskiego posługiwania się bronią duchów. Tu swoją drogą będziemy szli teraz, zaraz, niedługo. Wziąłem sobie co ja sobie? A, tą szybką podróż. Teraz zobaczcie, że mogę po prostu wybrać studnię, przytrzymać, żeby się teleportować. Także bardzo przyjemnie, na pewno pomocne. I to jest bardzo przyjemna muzyka. Już zapomniałem, ale faktycznie tak jest. Marcin miał rację, że ten, bo mówił, że bardzo mu się podoba tutaj i fakt, jest bardzo miło przyjemnie. To jest tok. Tym możemy oddać mapę. Mapa skarbów. I on daje nam sakiewkę podróżnika. Znajdź poszukiwacza przygód, któremu przyda się mały worek. Czyli widzimy kolejna część questu. To jest schronienie od zepsucia. No tak. Ale potrzebuję rudy. I tu właśnie przyda nam się gorlecka ruda, którą zbieraliśmy. Mamy 5 sztuk. Możemy naprawić studnię albo naprawić pnącza. Studnia wydaje mi się bardziej się przyda na razie. Piątą rudę myślę, że na spokojnie zbierzemy po drodze. Gorlekowie to jest w ogóle rasa. Tutejsza.
Wiadomo, jak mam mieć porządny hub, to studnia musi być. Duchy dostrzegły potencjał w rudzie, znikły, teraz może się wszystko zmienić, bo jesteś z powrotem. I na razie to było na tyle. Jest kolejny duży quest, którym jest zrobienie oczywiście wszystkich zadań pobocznych, wszystkich tych zadań związanych z budowaniem rzeczy z rudy gorleckiej. Także tak to wygląda na razie. Następne w kolejce są kolce, ale do tego muszę znaleźć rudę. Raj dla Mokich, mojej rodzinie się tu spodoba, ale nie mamy domu. Gorlek grą potrafi budować. Chyba, że już możemy teraz zrobić dom dla tych, dla tego Mokiego i jego rodziny. Przy okazji mógłbym nie wpadać w kolce, jak popadnie. Możemy zbudować, tak. Także od razu możemy przeznaczyć te nasze cztery kawałki. Mamy dzięki temu kolejne zabudowanie. Zrobił to po gorlecku, po swojemu. Kurwa, te gorleckie domy! Hapeki odnowione, można zobaczyć, co tam ciekawego się zadziało po lewej stronie. Domniemuję, że są domy. Tak, tu jest. Dobra chata, dobre schronienie. A na wschodzie, w milczącym lesie, możemy znaleźć rodzinę. Więc akurat tam się powoli zbieramy, ale powoli. No najpierw musimy przejść przez zatrute wody, czyli ten milczący las nie będzie dla nas jeszcze przez jakiś czas dostępny, zdaje się. Nie można się tutaj za bardzo nigdzie dostać. Twilen. Kupić kamienie albo ulepszenia. Już wolałbym chyba ulepszyć sobie. Słuchajcie, pisać o życiu. Co sobie ulepszymy? Wytrzymałość. Może też tą energię. U źródła, siedlisko pradawnych duchów, kamienie, czyli mamy kolejną pogłoskę do sprawdzenia. Dużo, dużo, dużo. Plany są bardzo piękne, jeśli to jasne światło, dlatego gryje się w cieniu, gdybym miał kapelusz. Tego nie mogę zbić, to ciekawe. Krucha podłoga tu jest przecież. Okej, mogę, po prostu potrzeba jest dwóch uderzeń, dobra, dobra. On będzie potrzebował kapelusza, czyli jest to taka wskazówka, że tu będzie fetch quest do zrobienia. Mamy kolejny kawałek rudy. Gorleckie, akurat pod nosem. Mogliby ją sobie wziąć, naprawdę. To jest Motaj. Kim ty jesteś? To nie jest bezpiecznie, obserwowałem każdy twój ruch. I chcesz zobaczyć moje notatki? A, czyli tu są staty. Dobra. On prowadzi statystyki, dlatego jest pieprzonym stalkerem. Okej, dostałem się jeszcze do tej chaty. Tutaj w tych chałupach mogą być fanty do zebrania. Na przykład dużo ogniwa błysku, blasku. Na co zasady nie ma tu już chyba nic więcej wartego, godnego uwagi. Tu na dół jeszcze nie możemy zejść, bo jest syf. Na górę jeszcze nie możemy wejść, bo mamy za krótkie nóżki. Tu na górę możemy wejść za to na spokojnie. Tu co my znajdziemy tu? Nic. O to chodziło. Tu pewnie się trzeba będzie pobudować albo kogoś przyprowadzić. Okej. Wiecie co?
Kupię u niego piorun. Bo to jest bardzo fajna umiejętność. Po prostu rzuca piorunem. Ale... jak się zmieniało teraz bronie? A, tym. Ale jest bardzo satysfakcjonujące korzystanie z tego. Bo czuć moc tego uderzenia. Fajny jest ten piorun. On zużywa... ile jednostek energii? Jedną. Dwie. Okej. O kurde. Czyli tylko na... szczególne okazje bym powiedział. On się nada. I na razie mamy kilka pogłosek do sprawdzenia. Kilka... rzeczy, do których można zbacktrackować, więc pójdźmy do pierwszej. Mianowicie... mamy kawałek drogi do przejścia. Tędy przejdziemy. Jakkolwiek lubię muzykę w prawym dolnym rogu, tak jak pójdziemy do tego teleportu po lewej, który właśnie wybrałem, to większa szansa, że trafimy na coś ciekawego. Czy tu na górze już coś jest do złapania? Nie. Ale wiem, że będzie. Ale to jeszcze nie jest ten upgrade. Nie ta pora, nie ten czas, nie ten upgrade. Tu nadal coś jest do wzięcia. I to już jest z baszem. Okej, to jest kryształ energii. Bardzo prosty. Do zebrania mamy kolejne ogniwo. Dużo więcej na razie energii niż HP-ków. Znaczy dużo więcej. O, jeden więcej. Bardzo dużo, bardzo dużo. Wszystko. Nie chcę filtrować. Ta mapa jest bardzo czytelna, nawet jak jest na niej pełno informacji. Ale mi słońce daje po oczach. To w grze oczywiście. Krzmot to jest świetna umiejętność dla oczyszczenia sobie terenu z takich mobków. O czym już mogłem zresztą wspominać. Kakograf, dzięki za follow. Sequence break. Lekki, bardzo, bardzo lekki, nieznaczny. Dzięki temu mamy ten fragment energii, który nas trochę zwodził przez jakiś czas w tym miejscu. No, prosta sztuczka do wykonania. A oszczędza nam czekanie na odpowiednią umiejętność. O! No, smacznego. Kurde, muszę sobie kupić kiełbasy. Mam ochotę na to, na kiełbasę. I to jeszcze taką smażoną w moim pięknym grillu elektrycznym. O. Nie no, biorę... jutro będę w sklepie, biorę sobie kiełbę. Na weekend. Coś czuję. Jedna rzecz, która trochę mnie boli, jeżeli chodzi o soundtrack tej gry, to jest to, jak mało słychać tutaj, praktycznie w ogóle nie słychać tutaj motywu przewodniego z Blind Foresta. Bardzo mnie to smuci, bo to był piękny motyw. I częściej słyszeliśmy tą melodię, która była u Kwoloka i tę. Cześć Sylwia! Albo jarzynową, albo jarzynową. A może miał obydwie i co? I co wtedy? Jego pociski to się da odbijać baszem. To jest ta sekcja, do której nie mieliśmy wcześniej dostępu. Teraz dzięki Baszowi mamy. Nie! Jeszcze zatruta woda. To jest bodajże do zniszczenia. Nie, to nie jest.
zniszczenia? Jest to zniszczenia? A nie jestem pewien. Weźmiemy na razie leczenie, muszę się podleczyć. Czy to jest do zniszczenia? Chyba nie jest, nie. Nie wygląda, jakby była zniszczalna ta ściana. Tym niemniej chciałbym zobaczyć, co jest na górze. Więc wyskoczę tędy. Złapiemy tego gnojka i zaraz weźmiemy. To nie jest nic szczególnego, to jest zwykłe ogniwo błysku. Jest strefa ewidentnie skrojona pod basza i bez niego byśmy nic nie zrobili. Okej, jest też Tok, który rozszyfrował podobno kamienie. Jest to klucz. To jest zapis nutowej piosenki, która otwiera bramę do obszernej nory. Dobra, zobaczcie, mamy tak. Jest sekwencja tak, jeden długi kamień, jeden mały kamień, dwa średnie, długi, mały, długi. Jednocześnie mamy też te trzy wiszące. Trzy wiszące kwiatki. Mamy też drzewo. I teraz tak. Z tego co wiem, z tego co pamiętam, to długi kamień to jest wysoki dźwięk, mały kamień to jest niski dźwięk i średni kamień to jest średni dźwięk, czyli mamy, to jest mały, duży, mały, średni, średni, duży, mały, duży. Yep. Nie ukrywam, za pierwszym razem jak byłem w tej lokacji, grałem na ślepo, to zaciąłem się tutaj na trochę dłużej, bo jednak rozkminiałem bardzo intensywnie, jak rozwiązać te sekwencje. Dopiero po jakimś czasie załapałem, że to wysokość jakby tych kamieni wskazuje na dźwięk, jakiemu odpowiadają. Schodzimy w takim razie do nory. Opuszczone. Tutaj miało być coś ciekawego według Wukonga. Jest tu studnia na pewno. Można się w takim razie do tego miejsca teleportować. Yeet. Ta lokacja jest skrojona pod teleporty balansu i pod szukanie keystone'ów. Jest w niej też trochę pędu, takiego trochę myślenia z portalami. Ponieważ w niektórych miejscach trzeba po prostu samego siebie przyspieszyć z wykorzystaniem portalów. O Jezu, zapomniałem, że one wybuchają. Tam jest kamień dla nas do zdobycia. Kolejna umiejętność. Nie wiem, czy jest warta zachodu, no ale niedługo się dowiemy. Tu jest brama, do której możemy włożyć runę i tu jest coś, jakiś kamień. No na razie nie ma co rozwodzić się nad kamieniem. Na razie musimy znaleźć pozostałe keystone'y i w ogóle rozeznać się,
jak nawigować między, po tej lokacji, bo nie jest trudne. To jest trochę podobne do tych teleportów, które widzieliśmy w drzewie Ginso w Bind Forestie. To na razie i tak mamy tylko tę jedną ścieżkę, po której możemy się poruszać. Najlepiej spaść do wysokości, żeby nabrać sobie trochę tego rozpędu. Schodzimy na razie chyba standardową ścieżką, ja później będę tutaj się kombinował w jakieś kombinacje. Na razie pociągnę za dźwignię, dzięki czemu te teleporty udadzą się w nieco inne miejsca, nieco inne pozycje, na górę, gdzie będzie można je lepiej wykorzystać. I będzie chyba nawet trzeba, żeby zdobyć keystone. Zresztą tu jest jeden, już od razu zdobędziemy sobie. Hop. Mamy dwa w takim razie. Możemy teraz wracać. To nas poprowadzi do jednej z tych odnóg, które przed chwilą otwieraliśmy. Tutaj niestety jest brama, więc od tak sobie nie wejdziemy. No dobra, poszukamy sobie innego przejścia w takim razie. Czym gdzie nas to wypakuje. A, tu jest ta brama. I to jest pewnie na czas, prawda? Tak, to jest na czas, zdaje się. No nie wydaje mi się, że to było jakoś trudne do osiągnięcia. Tak, jesteśmy spokojni po drugiej stronie. Tutaj Basz będzie niewątpliwie naszym najlepszym przyjacielem. No i ten piorun się przydaje. Czemu ja to sobie robię? Czemu ja staję przy tej eksplozji? Ja zapominam o tych eksplozjach, jak jasny gwint. Wow! Za dużo rozpędu. Możemy chyba zburzyć zresztą ścianę, dzięki czemu mamy przejście do atramentowych moczar, tuż obok praktycznie. Do mojego ulubionego motywu też jest dostęp. Więc dupiłem swego, mogę posłuchać. Okej. Wracamy do roboty. Wystarczy tego dobrego. Tutaj wydaje mi się, że można nabrać trochę rozpędu. Tak, wystarczająco zresztą, żeby dotrzeć w to miejsce, trochę się porozbijać o kolce. Op! Nie zgin, Ori, please! Nie! No, fucking shit! Okej, okay, okej, okay. Ty! Tu jest kryjówka. To nie jest kryjówka. To jest pułapka. Okej, okay, jesteśmy bezpieczni, bezpieczni, bezpieczni. Lecz się, lecz się, lecz się. Dobra, dobra. Zbyt blisko, okej, okay, mamy trzy odłamki. O, tutaj na mapie można sobie zobaczyć ładnie wyrysowane, jak Jacek gmoch strzałeczki, gdzie, co idzie, to tu, to tam, proszę bardzo. Wszystko jasne, wszystko jasne. Tu jest jakiś ten... Lupo. Huh.
Nie widziałem go wcześniej tutaj. On na pewnie mapę wysprzedał tego miejsca, o Boże. To możemy do niego zaraz podnieść wszystko. Tak na dobrą sprawę. Lupo? I'm afraid I don't understand it. Wow. A, oberwałem damagę. Czekajcie, zaraz do niego podskoczymy. Tylko to może trochę zająć. Może to po prostu zrobić w ten sposób. Hop. Chyba dalej już się nie da. Nie, da się. Hop. Po prostu właśnie muszę w ten sposób zachować. Hop. There we go. Mapa. Better six sequest. Wow. Potężna mapa. Wiem przynajmniej gdzie się kierować, bo ten teleport nas gdzieś doprowadzi. Ale nie, mapa potężna. Ale kupiłem ją, żeby po prostu było mu miło, I guess. Zastanawiam się, czy nie można tego trochę scheatować. Teraz zobaczymy. Volkswagen Lupo, I see. O, oh, fuck off, okej, okay, nie. Tutaj można po prostu wskoczyć. Tak, ale to jest... Aha, bo... To nie jest... Wygląda jakby... To powinno być... Ciągłe przejście, nie... sklepione, ale jest, no trudno. What am I supposed to do? A, pewno muszę się udać. Cześć, Zuk. A! Okej, to jest proste. Dobra, to było bardzo proste, tylko jest jeden mały problem. To mnie nie prowadzi do Keystone'a, to mnie prowadzi do runy, do tarczy. Odbija przyciski. Bardzo fajna tarcza w sumie. Bardzo fajny kamień. Odbija przyciski w oczy z ataku wręcz. Bo to nam po prostu będzie służyło jako tarcza. Dodatkowo. Cześć, Samuraj, witam. Dobra, teraz pytanie główne. Gdzie jest Keystone? Seryjnie nie wiem, gdzie jest ostatni Keystone. Mamy trzy, co nie? Mamy trzy. Aż się wezmę, rozbujam. Z cyklu dziwnie satysfakcjonujące rzeczy. To mi na dobrą sprawę nic nie daje, no.
co tu jest, tak w sumie? A my stąd wracaliśmy, jak wzięliśmy Keystone'a, okej. A gdzie jest czwarty? Z drugiej półki widać, Boże! Brzmi strasznie. Jo, mamy trzy, co nie? Tak mi się wydaje, chciałbym to móc sprawdzić, ale nie mogę. Wydaje mi się, że mamy trzy. Gdzie mógłby być jeszcze jeden? Klucz, kamień. A tu był jeden. In Before mam już trzy, tylko po prostu jestem idiotą i tego nie widzę. Nie byłby to pierwszy raz. Przejdę się może po prostu do tej bramy. I zaraz zobaczymy na własne oczy. Nie są... Ha? Miałem wszystkie? No dobra. Niech będzie. Niezwykła tabliczka. Mamy jakiś zapis runiczny. Ale, nie pamiętam, kiedy ja zebrałem te wszystkie runy. Nie wiem, o co chodzi. Dziwne. No, ale działa. To jest najważniejsze. Okej. To się załapie, to się załapie. Wracamy do TikToka. Czy ja mógłbym być czasami mniej cringe'owy? Zadaję sobie to pytanie, ale... Nie wiem, nie wiem. Nie mam pojęcia. TikTok, chodź tu. Mam tabliczkę. Wskazówka do odczytania kamieni. Dobrze by było mieć to wcześniej, Wszystko zapisane jest w SPAC. Okej, czyli... No to wiadomo, co robimy. Raz, że dostajemy skupisko blasku, dostajemy mnóstwo kasy. A dwa, że teraz musimy po prostu wpisać wstecznie naszą notację nutową. Chciałbym, żeby ziomek skończył już ze mną dialogować. Dziękuję. Okej, wysoki, niski, wysoki... Średni, średni, niski, wysoki. Fuck. Wysoki, niski, wysoki, średni, średni, niski, wysoki. I dzięki temu odblokujemy przejście do drzewa. To jest jedyna rzecz, która nam tutaj została do wyczyszczenia, tak na dobrą sprawę. Światło przodków. Wszystkie ataki zadają teraz 25% więcej obrażeń. Powiem szczerze, upgrade'y bazujące na cyferkach, na jakichś takich właśnie wzmocnieniach, to są dla mnie najmniej ciekawe upgrade'y. Niemniej, no, przydają się. Nie powiem, że nie. Przynajmniej się przydają. O, to jest zablokowane, fajnie. Teraz tego nie wezmę. Myślałem, że będę mógł trochę scheatować tutaj, ale nie. Zrobić sequence break. Czy... Przyznam, że Steama zacząłem kochać kapie. Dlaczego? Co się stało? Po prostu dlatego, że tanio zgarnąłeś gry, które chciałeś, czy zrobiłeś jakiś biznes fajny?
Jako za zero Metal Gear Rising i trylogia Wieśka. Ha. Huh. A Metal Gear Risinga nie mam w sumie na Steamie, więc może bym zainwestował. Prawie bym umarł. Dobrze, że jestem wytrzymały. Stop hitting yourself. Ja sobie niski nie kupiłem na wyprzedaży Steama. Jedyna rzecz, którą sobie kupiłem z gier w ostatnim czasie, to jest oczywiście Zyrda. Ale cholera, ja muszę zobaczyć, ile już mam przegranych godzin w tę Zyrdę. Mam wrażenie, że dużo, a jednocześnie... Cześć placku. A jednocześnie nie zrobiłem praktycznie nic. Nie zrobiłem praktycznie nic, ale bardzo fajnie się nic nie robi. Zelda to jest taka przyjemna gra, jak chce się po prostu w spokoju coś porobić. Odbyć podróż. Taką małą przygodę. Ajajaj. Nie no, pierwsze koty za płoty dzuk. Następnym razem będzie lepiej, na pewno. Brytanicicy. Teraz mam wyznaczony w Zeldzie kolejny cel, który zobaczymy, jak mi pójdzie jego spełnianie. Tu stanę, że nie można jeszcze przejść, więc po prostu pójdziemy, słuchajcie. Pójdziemy, ja nas od razu tepię tutaj. Będziemy szli do źródła, bo tam będzie mi kolejny upgrade do poruszania się. Wyczyścimy sobie to i będziemy mieli później łatwiej ze zbieractwem czegokolwiek. Teraz mam wyznaczony cel, stwierdziłem, że zanim ruszę główny quest, czyli Divine Beasty, święte bestie, te wielkie rzeczy cztery, to stwierdziłem, że zbiorę Master Sworda, bo już odkryłem zagubiony las i Master Sworda. Potrzebuję teraz tylko zebrać odpowiednią ilość serduszek. Jak zbiorę Master Sworda, to odblokuję sobie wszystkie wieże. I jak odblokuję wszystkie wieże, to wtedy dopiero mogę robić główny quest. Sponsora. Konobango miła, Goranno sponsade. To wygląda jak miejsce, w którym coś mogło być. To wygląda jak miejsce, w którym coś będzie. To wygląda jak miejsce, w którym jest przejście dalej. Ja wiem, że muszę sobie w końcu kiedyś zainstalować Yakuza 0 na kompie, ale mam to do przejścia. Mam do przejścia Nocturne na PS4. Mam do przejścia Zeldę. I na Nintendo zamierzam sobie dalej gry kupować docelowo teraz, czyli prawdopodobnie Mario Odyssey, Smashe. Smashe skazują, jak będę miał Smashe, to chcę sobie Kazuję kupić od razu. Pokazuje Sephirotha. Śpiący niedźwiedź! Jako duologię portala. Well, duologię portala mogłem z czystym sercem polecić. Osto jagody w zimne miejsce. Drogę zagrodził wielki niedźwiedź, łaskocząc go trawą w nos. Trawy nie było wystarczająco dużo. To jest mały tip, co będzie można tu później zrobić. Jesteśmy przekonani do wyprzedaży zimowej. No mnie tak na dobrą sprawę nic aż tak nie rajcuje na wyprzedaży letniej, żeby w to zainwestować, jak mam być szczery. Nic takiego. Teraz boli mnie to, że nie ma co liczyć na wyprzedaże nintendowskie praktycznie. Są co prawda jakieś gry third party na przecenie, ale wiecie jak to jest z grami głównymi Nintendo. Breath of the Wild jest na przecenie.
Ale ja kupowałem sobie Breath of the Wild jakby od razu, żeby mieć jak mi przyjdzie konsola, więc nawet nie pomyślałem, żeby spojrzeć na ten, na stronę Nintendo, czy jest przecenione, i było. I miałbym chyba po podobnej cenie, jak nie o kilka złotych taniej, niż jak kupiłem wydanie pudełkowe. No ale ogólnie oszczędzam, bo przez ostatnie 2 miesiące wydawałem sporo kasy na różne rzeczy. I po prostu chciałbym przystopować. To jest jedna pogłoska do obczajenia, którą musimy dopiero obczaić. Tutaj już jedną ogarnęliśmy, tu jest jeden sidequest do zrobienia i tu jest jakieś mnóstwo różnych rzeczy do zrobienia, ale jesteśmy przy źródle i to na źródle się teraz skupmy. Będą streamy z jakiegoś Mario czy czegoś na Switcha. No zobaczymy. Powiem tak, na pewno nie z Zeldy, to jest za duża gra, żebym ją streamował. To jest za duża gra. Ja mogę, nie wiem, testowo powiedzmy, jakoś tak pokazowo postreamować na przykład Zeldę, nie? Na jakiś jeden stream robienia, po prostu chillowania. Mario Odyssey, no to zależy też od tego, jak się gra, bo to jest też duży kolektafon. Planowałem zrobić coś takiego, że jak wyjdzie Metroid Dread, to premierowo zrobić jeden stream z niego, tak jakby jeden stream, żeby ogarnąć razem z wami pierwsze wrażenia, nie? Bo grę samą zamierzam przechodzić sam. Poza streamem i dopiero ją i moje drugie przejście wam przestreamować, więc I guess, że Dread będzie streamowany na 100%. Z rzeczy switchowych. Na co dalej, no to nie mam planów, mówię. Zelda jest za dużą grą, moim zdaniem, żeby ją tak streamować. By mi to zajęło w cholerę mnóstwo czasu, a też często nie wiem, czy jest to przyjemne do patrzenia, powiem szczerze. Stworzyliśmy jakieś drzwi. Jest tu Wukong. Super. Nie wiem, czy to jest o tyle przyjemne do patrzenia. Jest bardzo przyjemne do doświadczenia. Ale nie wiem, czy po prostu patrząc nie byłoby jakiejś takiej nudy z tego. Musimy się stąd jakoś wydostać. To będzie ok. O tyle fajne, że trudno jest backseatować Breath of the Wild, bo nie ma jednego słusznego sposobu na to, żeby tę grę przejść. Każdy będzie doświadczał tej gry w inny sposób. To jest ładne, piękne. Moim zdaniem. Że jest dużo różnych. Ja na przykład czytałem gdzieś w jednym jakimś tam małym, w jednym poradniku, jak czegoś szukałem, że warto inwestować w koło staminy, innym, że warto inwestować w hapeki, w jednym, że dużo się walczy, w drugim, że mało się walczy. Wszystko zależy od indywidualnego doświadczenia grającego. Tutaj odblokowaliśmy sobie przejście do kolejnego źródła Gorleckiej Rudy, bo po co mam przechodzić dalej w źródło, jak mogę robić poboczne Mario Kart Tour. Ja grałem w Super Mario Karta, w tego pierwszego. To jest niezniszczalne. Zatem chyba jak miałem Switcha w gamingowym barze w New Mecie, to tam ogrywałem Mario Karty jakieś na Switcha. Odblokujemy sobie przejście do tego kamienia, będziemy mieli jakiegoś skilla. No, Mario Kart pewnie jest dobrą grą, jak się ma z kim grać. To samo pewnie można mówić o Smashach, ale ja sobie planuję mieć Smashy do ogrywania samemu, żeby ten tryb, powiedzmy, quasi-fabularny ogrywać. No bo to jest też, myślę, fajne do tego, żeby sobie wrzucić po prostu w tramwaj i popykać. Obfitość zdrowia, opuszczać więcej kół zdrowia, nie potrzebuję takich skrabowskich narzędzi. Ale mamy kolejny kamień, to zawsze się liczy do kompletności. No tak, fajna jest ta funkcjonalność żyroskopowa, wykorzystywana chociażby do celowania łukiem. Dla mnie to jest najlepsze, celowanie łukiem jest bardzo precyzyjne dzięki temu żyroskopowi. Dobra, widzimy, że Naru i Gumo płyną. Czy też
Nie, okej, obydwaj płyną. Obydwoje. Obydwaj. Nie wiem! Breath of the Wild jest o tyle świetny, że no jest dużo nietuzinkowych sposobów rozwiązania problemu. Jak coś wymyślisz, to jak to spróbujesz najczęściej... No, najczęściej się to sprawdzi po prostu. I tyle. Jesteśmy w źródle, mamy dużo niebieskiego mchu. Więc można się domyślać, że ten dungeon będzie o to oparty, o niebieski mech. Szybko zapierdzielający niebieski mech, który nas wyrzuca w powietrze, więc możemy dzięki temu w ten sposób rozwiązywać zaprezentowane nam tutaj przestrzenne zagadki, mniejsze lub większe. Czy w końcu jakoś Zeldę? No ja mam na koncie 3. Mam NES-ową Zeldę, mam Ocarinę i mam Link to the Past. Czyli to są 3. Zgadza się. Z czego z czystym sumieniem mogę każdą z nich polecić. Ale chyba Link to the Past najbardziej. W Link to the Past mi się grało najlepiej. Ej, mogę Okami polecić. Też Super Zelda jest. Piękna, bardzo fajna. Mi się podoba. Bardzo fajna. Polecam. Hyrule Warriors. Ja grałem w jedną Musou. Przyznam, że spireciłem jakiś czas temu jeden Dynasty Warriors i mi się nie podobało w sumie. Ale zgaduję, że Hyrule Warriors jest trochę lepsze pod tym względem. Czemu Musou nagle stało się takim popularnym gatunkiem? W sensie nie mówię, że to jakoś bardzo źle. Po prostu się zastanawiam czemu. Że i Zelda dostała swoje Musou, i Persona dostała swoje Musou. To są gorleccy wojownicy, tylko nie są nam przyjaźni jak przyjaciel z Polan. Ale jeżeli dobrze się bawisz przy Musou, to bardzo dobrze. Gorlecka ruda, jak już mówimy o naszym przyjacielu z Polan. Mamy 3 sztuki. Trzy H3, najlepsze 3. 3H3 domy. Nie wiem, czy to była zamierzona ścieżka, żeby się dostać. Niemniej dostaliśmy się tutaj, więc whatever. Pewno będzie dużo możliwości zwiedzania, jak już wodę oczyścimy i dostaniemy też tutejszego skilla do movementu. Ej, tam coś było. Po prawej stronie. Ja nieuważny. Mamy kolejne ogniwo energii. 2200. Wartałoby to wydać gdzieś. Mechanizm się aktywował, więc możemy dźwignię pociągnąć. Okej, woda nam się opuszcza, super. Więc możemy tu zejść teraz. Tu jest ogniwo energii, dostaniemy je później, nie teraz, ale no musimy niestety zaczekać trochę z tym. A ja widzę, jak tu się chyba mieliśmy dostać, że mieliśmy skoczyć tędy i w ten sposób dostajemy się tu. Ja to zrobiłem jakoś tak naokoło strasznie. Tu mamy wyjście.
musimy je odlokować jakoś. Wiadomo, że jest jeszcze sporo rzeczy do zrobienia po tym, jak wodę opuściliśmy, jak poziom wody, także... Link to the Past to jest ta SNES-owa Zelda. Ta klasyczna... z rzutem z góry. A! Czy tu jest drzewo? Tak, jest! Mamy! Jest! Jest skill! Bardzo ważny skill do poruszania się. To nam cholernie ułatwi życie. Link to the pasta. Losso! Przytrzymaj LB w pobliżu punktu zaczepienia lub błękitnego mchu, by przyciągnąć się do niego. I moi drodzy, punkt zaczepienia... to jest na przykład... to coś takiego. To jest na przykład coś takiego. To jest na przykład coś takiego. Dużo takich punktów widzieliśmy po drodze. Twoje odczucie na temat odejścia Coco z Hololive. Tak, ja nie byłem jednym z zaangażowanych widzów Coco. Więc ja nie mam żałoby, jak pół... jak pół Hololive'a. Ale no to... jest to coś, nad czym warto się zastanowić w kontekście tego, że kurde, tak popularny VTuber. Tak jakby kreatywny, wpływowy, jak Coco odchodzi. No przykre to jest mimo wszystko. Przykre pod kątem jakby rozwoju medium, bo no... człowiek się po prostu spodziewa, że no... Coco po tych zawirowaniach z Tajwanem trochę swoją markę odbudowywała, ale zdawało się, że wiadomo, wszystko wraca na właściwe tory. I ten... I będzie po prostu... wdrażać różne swoje kreatywne idee. Znaczy, rozstaje się w dobrych tych stosunkach z całym Hololive'em, z managementem, więc... I guess, że to była jej decyzja w większości. Mapę dawaj. Mówię, nie była... nie była moim jakimś... faworytem, ale... rozumiem, że to jest bardzo duże wydarzenie. Dla Hololive'a. Jak już w ogóle jesteśmy w tych tematach VTuberskich, to góra prześcignęła Kizune Ai i jest numer jeden VTuberem na całym świecie. W ogóle. Sick. Alright then. Super Mario Bigus. Carbonara Emblem. Tu można niby przejść, ale ja tego nie widzę. Jak tu można przejść? Gdzie to jest przejście? Nie ma. Nie ma przejścia. Na razie. Po co ja tutaj wszedłem? Trzymam się za bark, bo mnie boli jak kika. Mała. Dziękuję. To był hak. Jep, więc zdobywajmy ogniwo energii. W tempo. Koleżę. Basically Dzuk jest bardzo prawdopodobne, że gdyby nie Coco, to nie byłoby angielskiego oddziału Hololive'a, przynajmniej tak szybko, bo ona była VTuberką, która jedną z pierwszych, która wchodziła w szeroko zakrojone interakcje z angielskimi, z anglojęzycznymi widzami i podrzuciła pomysł tworzenia oddziału angielskiego do managementu. Była dosyć dużą orędowniczką tego pomysłu, więc... o VTubera z Hololive'a. Fajne, wholesome. Bardzo wholesome kontencik, polecam.
to jest jakieś gniazdo. Czy mogę to jakoś blisko ostrzeić? Wątpię, ale jakoś to może... Mało energii, ma mało wszystkiego, kurczę. W razie to wykorzystam do moich niecnych celów, te spawnujące się muchy. Rozumiem chyba, dlaczego to obracaliśmy, żeby móc po prostu tu wskoczyć. Ja teraz bardziej rzucę whip staffy na anime. Ale gusta się zmieniają czasami. Ja nie mam żadnego powodu, żeby mnie to jakoś, nie wiem, odrzucało czy coś. No nie szkaluję, jeżeli masz. Po prostu mówię, że ja osobiście jakby nie zauważyłem czegoś takiego, że mi to przemienia. Jest ten! Żyćko! Musimy znaleźć jeszcze jedno żyćko, żeby zwiększyć żyćko. Przy okazji nam się odnowiło żyćko. Bardzo dużo żyćka. Good. A jakie jest teraz stąd wydostane? Nie pomyślałem o tym. No tędy. Będzie git. Czyli ten fragment mapy jest już chyba skasowany całkiem. Tak, możemy... Je, jeszcze jest jedna odnoga po lewej. Wow, halo, halo? Proszę mnie tak daleko nie wyrzucać. Spider-Man! Tu mamy... Możemy sobie skrót odblokować, I guess. Castlevania 4? Z której strony? Energii, tu możemy się zahaczyć o ten mech. Jedna znajdźka. Ouu! Okej, okay. Legitnie wszystko. Kamień zdobyliśmy. Cierń, czyli wrogowie, którzy uderzą Ori, otrzymują obrażenia. Okej, trzymaj się, Dzuk. Miłego robienia rzeczy. Czyli tak, tu chyba wszystko? Tak. Dobra, teraz możemy stąd wyjść. Górą. A! Mamy skrót. Na takiej właśnie okoliczności go odblokowaliśmy. Chociaż czekaj, bo czy tu więc... Nie, tutaj była po prostu ta wajcha, dobra. Starczy, koniec. Błądzenia. To jest tok. Jak ci się w ogóle to dostałeś? Gdybym nie zgubił kompasu ostatnio, gdy przychodziłem, wygubiłem go gdzieś za tamtymi drzwiami. Czyli mamy mały sidequest dla Toka, musimy mu oddać kompas po prostu. I tak tu idziemy, więc... Więc go zbierzemy i go oddamy. Taki jest plan. Kompas Toka. Na razie musimy tutaj jakoś przynawigować. Toma, wręcz się... Nie rozumiem, chyba?
Chrono Triggera. Który to był? Albo rywal Spoków. Nie no, to kto taki sobie po prostu wędrowiec? Nic szczególnego. O, możemy w ten sposób podbijać. Jak zdążę oczywiście. Okrok na zewnątrz. No, zdaje się być wszędzie. Tam, gdzie my będziemy. Yeet. Wow, nie tu chciałem. Bardziej tu. Tu. I tu po kolejny kawałek rudy gorleckiej. Siostry Gorleckie, o no! Czy mogę prosić? Okay, to powinno być wystarczające. I mamy kolejny fragment energii! Mnóstwo, mnóstwo energii. Ale to dobrze, bo dzięki temu mogę... nie oszczędzać się, jeżeli chodzi o używanie tych... tego pioruna i tego typu rzeczy. A nie, nie tym razem. Nie tym razem, nie w ten sposób. Cześć, TerraCraft. Tutaj... co my tutaj mamy? Żuka, ale on już sobie poszedł, halo. Witaj z powrotem, żuk. Wykorzystujemy naszą nową umiejętność, nasze lasso. I'm speed! I tu jest wyścig. Gonitwa. I ruda numer 5. Jakbym miał tutaj źródło, jakbym miał tutaj studnię, to bym od razu poszedł i oddał. Żeby kolce zostały wyeliminowane tam w polanie, bo to jest jakby rzecz, którą można zrobić teraz z tą rudą, którą mamy. Tu gdzieś były hapeki do zgarnięcia, gdzie? Okej, to jest skrót, który znam, więc cię zaprowadzę do niego. A, tu pewnie były hapeki, dobra. Jop. Poziom zdrowia zwiększony. Tu już raczej wszystko wyczyszczone, możemy iść po kompas do tego toka. Albo jeszcze nie. Dużo ścieżek, nic nie poradzę. Mam możliwość, to wolę wszystko wyczerpać już tak szybko jak się da. Wow. Ale ewolucje. Jest, uwielbiam te gry, no Boże, ja się tak cieszę, że mogę streamować Wheel of the Wiz, że wchodzę po raz kolejny przez tak cudownie się w tych grach porusza, uwielbiam movement w tych grach. I w Blind Forestie, i w Wheel of the Wiz, cudowne, cudowne to jest, cudowne. Ja się jaram, ja się jaram strasznie. Okej, jesteśmy już na górze. W samym szczycie możemy aktywować piedestał i rozegrać gonitwę, jakbyśmy chcieli. Abyśmy chcieli, więc rozegrajmy. A! Aktywowaliśmy gonitwę, ten słup.
drugi, ale nie. Musimy najpierw tam znowu się dostać. Okej, ten. Spadnę tu, zobaczymy, czy jest coś, co mnie omija. Na pewno są drzwi, które otworzymy dopiero. Tu jest ruda chyba gorlecka. Kolejna. I to jest po prostu kamień. I tu trzeba spaść. Pójdziemy po ten kamień jeszcze szybko. Bo mnie będzie drażniło, że on jest tam taki nieodkryty. Nie po tej stronie. Dobra, lepiej już. Niestety muszę przełączyć całkiem często pomiędzy regeneracją energii a piorunem, bo pioruna lubi używać, regeneracja jest mi bądź co bądź niezbędna w tym momencie jeszcze. Teraz wycyrkować. Ale ten kamień jest widoczny, ja nie wiem dlaczego wcześniej go nie zauważyłem. Rodeo, chwytaj wrogów lasem. W porządku, umiejętność dla przedłużania kombosa. Tak z tego co pamiętam. Chyba nie ma nic ciekawego i tak na siłę tutaj też nie będę się pchał. Oriha! Wow, ale tu minąłem ładnie. Tutaj już mniej ładnie. Też się nadziałem, ale jesteśmy przy gonitwie. No to wio... Jaka jest ścieżka? Wszystko, na szczęście wszystkie przeszkody dla równych szans są zablokowane. Musimy iść tędy, tędy, tędy. No czyli musimy przebyć od nowa całą drogę na górę. Tak samo jak wcześniej to robiliśmy. Fajny. Źle. Dobra, to już można chyba spisać na świadku, żeby sobie przećwiczyć ścieżkę. O! Definitely not poggers, ale jadę dalej. Doganiłem go. O mój Boże, ja to wygram jeszcze. Pog! Po tym wszystkim, to był strasznie słaby duch. Udało mi się go dogonić. Żadnych problemów, wszystko zgodnie z planem. Wow. Trochę się popotykałem, nie była to najczystsza gonitwa, ale wygrana gonitwa to wygrana gonitwa. Zwycięzców się nie sądzi. Na przykład było dynamicznie, emocjonująco, nie odsadziliśmy gościa od razu na początku. Dobra, gdzie jest kompas tego? Toka. Zwłaszcza bez worka. Okej, czyli jemu dajemy worek i on... ma sakiewkę na zioła, którą przekazujemy dalej. Czyli kolejny questowy item do przekazania. A, bo to nie jest woda, to jest tylko taki glucik. Dwa. Musimy ominąć lasery, ominąć powiedziałem, nie wpadać, więc tylko ominąć.
i będzie mały gauntlet. A nic trudnego, to wszystko? Nie, jeszcze jest Gorlick. Yeet! Get fucked! Jasny gwint. Piękny hit. Jest tutaj nasz przyjaciel, Wukong. Muszę sprawdzić kilka ścieżek, zdobyć wiedzę, ty musisz uruchomić młyn, szukasz przyjaciółki. Jop, wszystko się zgadza. Ale mi zawibrowało teraz przez to uderzenie. Zmienia się trochę struktura poziomu. Mamy teraz obracający się mechanizm. Znaczy się obracający, on już się obrócił. Co coś jest na górze do... Teraz możemy się do tego dostać. O, no to... Fajnie, że ten, będziesz już wolna. O. Pochwal się tym linkaczem. Tam coś jest? Zobaczcie. Jest! Myślałem, że to będzie zgon, ale... Okej, czyli jeszcze tam nic nie ma. Milkers i syrenka. Ej, to było dobre, to jest actually legit. Po raz kolejny zmieniamy wystrój pomieszczenia. Musimy przemknąć, udało się. Tylko ładna syrenka. I znowu Big Booba. Yes. Gdzie ja schodzę? Co ja robię? Na górze coś jest, a jeszcze nie mogę tam wejść. Albo mogłem wcześniej. Gdzie ja w ogóle idę? Nie mam pojęcia, co robię. Tak jak mam być szczery. I tu powinien być ostatni obrót. I mamy ścieżkę dalej odblokowaną. Dobra, czyli to tyle trudu po to było. Please don't bully! Dajcie mi się wychilać. To nas wybije. Jeszcze możemy tutaj się zhakować. A jeszcze tu czegoś nie będzie, to jest ciekawostka. Nie, nie będzie. O! Masywny, żebyśmy mogli go tak spaszować w kolce, niestety.
Wow, tu nas zahaczyło. Yeet! Kolejne drzwi otwarte, te na górze chyba. Wydaje mi się, że to będzie już ostatni segment źródła. O, tam coś widzę. To jest może ten kompas. Bo czy tu już jest coś dalej? Zdaje się, że nie. Możemy opuszczać to miejsce. Musimy zgarnąć rzecz dla Toka. I to jest żelazna igła. Zawsze będzie wskazywać północ, czyli tak jest to ten kompas. Oddajemy od razu. Ptokowi. A w zamian za to dostajemy? Korwecką rudę. Yes. Generalnie cała ta większość tego obszaru odkryte, co bardzo cieszy. Teraz tylko na górę wejść i skończyć sprawę z odtruciem tego dziadostwa. To przy okazji się odblokowały chyba te mechanizmy, one wcześniej były nieruchome, zdaje się. Woda stoi nieruchomo, książek nie ma, ogólnie jest bardzo źle. Ale jest Wukong, Ofer. Biblioteka u źródła, coś innego cuchnącego zawiewa gdzieś z góry. Możemy przy okazji coś dokupić u tego frajera. Kupię sobie upgrade do pioruna. Upgrade do grzmotu? Upgrade do grzmotu. Czemu nie? Stać mnie. O, teraz my wywołujemy fale uderzeniowe. Tak, to jest... A, u Aleksandra zdecydowanie. Mamy tutaj studnię. Możemy się zatem teleportować do tego miejsca do woli. Tam na górze coś jest, ja to widzę i mnie to drażni. Yes! Uzyskaliśmy kolejną kasę. To jest dobra woda. I tajemnicze nasiono. Delikatnie jaśnieje. Delikatnie. Z tym raczej nic nie możemy zrobić. No, możemy tu wskoczyć. Tu jest jakaś ścieżka. I idziemy na lewo. Zobaczymy, co jest po lewej stronie. Tak jak nam kazał Wukong. Aha. Tentacle Monster. Łatwo. By the way, mamy walki z bossami normalnie w tej grze, więc w tym momencie dajemy graczom klasyczną ucieczkę. Bo czemu by nie? Trochę niezrozumiała decyzja dla mnie, no ale... Nie mam nic do ucieczek, by the way. Uważam, że to były fajne momenty w Blind Forestie. Tym niemniej dalej, trochę dziwne. No i jest okazja, żeby posłuchać znowu przewodniego motywu Blind Foresta, więc plus. Przynajmniej częściowo. A i tak dobrze, i tak fajnie, bo... Ładny jest bardzo ten motyw ucieczkowy. Wow! W ostatniej chwili.
I voilà! Udało się! Pokrzman! Dokładnie. Odnowiliśmy wodę Marlboro chyba zdechu. Marlboro chyba zdechu w czeluściach czystej wody pięknej. A my uciekliśmy. Moki się pewnie cieszą. Moki z boki. Watyr. 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 Dobra, Kłolok się dowie o naszych exploitach, wyczynach. Możemy do niego wrócić, za to mamy trochę kasy i przy okazji mamy teraz... do zwiedzenia trochę obszaru podwodnego. Kolejna ruda. Or is wet. Softo and wetto. Tu mogę skorzystać z pocisku na pewno. Yep. On jest wybuchowy chyba, nie? Tak. Okej, jesteśmy w rozlewiskach Luma. Bravely the Wet. Ogólnie to nie powinniśmy tutaj jeszcze być, ale jeżeli gra nam daje taką możliwość, żeby tu zajść, no to czemu nie? Jest nasz stomp. A, tutaj jest... Myślałem, że to jest jakaś przeszkadzajka, to jest po prostu do zniszczenia. Fair enough. Możemy nakierować, żeby niszczyć. Dobra. Tu się udało sztuczkę odwalić. Tu możemy dostać ogniwo energii. I gdzie my wychodzimy? Aha, przy atramentowych moczarach, dobra. Fajnie, ciekawie. Tu jest, zdaje się... ogniwo zdrowia, które trochę żeśmy z damage boostowali, ale... haps. Jest to legitny sposób na życie? Jest to legitny sposób na życie. Teraz muszę się stąd wydostać. I chcę, żeby kolega mi w tym pomógł. Jak ja się stąd teraz wydostać? Halo? Okej, okay, dobra, w ten sposób. Nie tuzinkowo! Co nas tutaj czeka? Czy coś ciekawego tu jest? Na pewno skała, którą możemy rozwalić. Też jest co do zasady skała, którą możemy rozwalić. Możemy przejść po prostu skrótem. Ha! Niech i tak będzie. Kilka damage boostów później. Daj mi pocisk. Au! Nie w ten sposób. Chciałem się od niego zbaszować. Gimme! A co ja powiedziałem?
sobie powiedziałem, że mnie poprawiasz. Energia, więcej energii. Is good, że dostałem od niego. No... Gdzie był błąd w tym stwierdzeniu? Zgubiłem się. Plączę się w zeznaniach, wysoki sądzie. Nie było. Aha. Okej. Okay. Understandable. Have a nice day. O nie, 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 nie spa! Okej, dobra. Wrócimy tutaj jeszcze kiedyś. Już mowa do wracania. O, wracaniu. Ogarniemy sobie jeszcze tę pogłoskę i po tej pogłosce... Pogłoskę oddamy Rudę i kończymy na dzisiaj. Jestem głodny, ja muszę coś zjeść koniecznie. Więc będziemy kończyć. Na razie tylko sprawdzimy pogłoskę, bo może będzie coś fajnego do zebrania. Pewnie jakiś kamień bądź ruda, ale... I na następnym streamie, zanim wejdziemy do milczącego lasu, tu mamy trochę czyszczenia. W sensie jest teraz dużo różnych miejsc, do których możemy wejść dzięki temu, że mamy lasso. I skrupulatnie będziemy z tego korzystać. Siedlisko to jest u źródła. Aha, czyli w ten sposób po prostu. A tu zdaje się coś jest. Fragment ogniwa zdrowia. Awesome. Dobra, to stoczmy walkę. Wow, jaki gorszy. Dawa nam się energię, więc mi nawet nie szkoda jej zużywać, tak? Gdzie jestem? Tutaj. Okej, łatwo. Na energię, czyli to jeszcze nie koniec. Dłuższa walka niż ostatnie. Ale stomp działa tutaj w miarę tak samo dobrze jak w tym Blind Forestie. Może nie jest aż tak przydatny, biorąc pod uwagę mnogość opcji ofensywnych, jaką mamy do dyspozycji, ale zawsze użyteczne ustrojstwo. I kolejny upgrade miejsca na kamienie, więc możemy wrzucić sobie jakąś umiejętność z mnóstwa rzeczy, które mamy, tylko co my chcemy? Niech będzie to Rodeo, ono może być przydatne. Okej, co ja powiedziałem, że teraz? A, Gorlecka Ruda i tyle na dzisiaj. Mówię, zanim wejdziemy do Milczącego Lasu w poszukiwaniu kół, no to będziemy robili mnóstwo innych rzeczy. Jest tutaj sporo do czyszczenia. Grom! Udało się zadać Baura i jego stoje. No tak, to był ten wielki niedźwiedź. Mamy do zrobienia tak, dach nad głową albo kolczasty problem. Zrobimy najpierw to, co jest tańsze. Łatwiej będzie. Co to nam odblokowało teraz? Możemy zejść sobie. Rządź wypadł przez dziurę, to był prezent od wyjątkowej panny Moki. Wyciągnąłbym go, ale ta dziura jest mała i jestem bardzo ciemno. Musimy znaleźć wejście do jaskini najpierw.
To jest zablokowane, ale to jest... przez to sobie będziemy mogli przechodzić. Kolejny sidequest został nam udostępniony. Kto potrzebuje sakiewki z ziołami? Kto chce sakiewkę z ziołami? Rozdaję sakiewkę z ziołami. O, to boli. Dobra, pozwiedzamy sobie jeszcze tutaj później, to znaczy kiedy kiedy zobaczymy się następnym razem. Zresztą to było na tyle na dzisiaj. Bardzo miło było streamować, dla mnie zawsze granie w Ori to jest czysta przyjemność, także... widzimy się w niedzielę na Ace'a Tourneyu pierwszym, także... W wersji trzymajcie się ciepło. Cześć.